W dzisiejszym odcinku robimy chowanego na 100 osób i będzie to chowany na wielkim wiertle. Widzowie będą musieli odszukać najlepszą miejscówkę, a tych miejscówek nie będzie zbyt wiele. Jeśli podobają wam się chowane na naszym kanale, pamiętajcie, żeby zostawić łapę w górę, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem oraz oczywiście pamiętajcie o kodzie Evela w sklepie. A więc widzowie, w dzisiejszym odcinku robimy chowanego na wiertle. Co ciekawe, będzie tam cały serwer i jestem ciekaw, czy oni w ogóle się tam pomieszczą. W dzisiejszym odcinku łączymy swoje siły z Rafałem, nie rywalizujemy ze sobą, ale szybko znajdujemy całe 68 osób. Ewela, czy ty już jesteś gotowa do szukania, czy... Tak, jestem i śmieję się z tego, gdzie oni się schowali. Chyba tam jest bardzo ciężka okryjówka, także możesz ich tutaj właśnie z tej snajpy likwidować, co? Także pierwsza znaleziona osoba właśnie... O, ej, nie trafiłem go! Właśnie obróciła się do nas plecami. Zobaczmy, kto to będzie. Lipa to ziom, pozdrawiamy, to jest pierwsza osoba. I jak możecie zobaczyć, mamy około 70 osób do znalezienia. Więc Ewela, ja proponuję... Ej, ktoś tu w ogóle leci. Siema. Okej, mamy jakiegoś tutaj kolegę, który chce zginąć od razu. On nam tutaj przyniósł brońki takie fajne, także ja ją zabieram od razu. No i co, my lecimy dalej. Słuchajcie, jest tu około 70 osób, to jak to dopiero powiedziałem. No i ostatnia osoba znaleziona wygra ten odcinek. Jak widzicie, lokacji do znalezienia, w sensie inaczej, miejscówek do schowania się nie ma zbyt wiele. Chodź za mną, mam tutaj kogoś. Tylko tu jest ziomek. Ja też tu mam. To chodź do mnie najpierw, dajmy mu szansę, no dajmy szansę tej, tamtej osobie. No tutaj już, sorry. Michał 8221. Chodź tutaj za mną, bo tutaj patrz, ktoś miał dobrą miejscówkę tutaj, ale te kilofy, no jakby tutaj jakiś był czarny skin, to może by się udało. Musimy chyba tutaj ich do końca, żeby oni tutaj się nie podnosili nam. Ja mam następną osobę i jest to dokładnie bohaterka, arbuzowaty. Ej, ale słuchajcie, proszę was, nie chodźcie już po tej miejscówce, dobra? Proszę tam nie chodzić, jestem ciekaw, czy ktoś jest w czołgu. I chyba ktoś jest w czołgu, także musimy Ewela jakoś... Jakby to teraz zrobić? Dobra, rozwalam ten czołg. Nie no, żartuję. Ej, patrz, tutaj ktoś się tak schował, ja prawie go nie widziałam. Tutaj, patrz, patrz, jak ktoś się... Nie, prawie... On tutaj, idealny skin i idealna miejscówka, nie? Tak jest, Memik Mem, pozdrawiamy. Ja wiesz, co bym chciał zrobić? Chciałbym strzelić tego gościa w czołgu ze snajperki. Tylko nie wiem, czy to jest możliwe w ogóle. Jak myślisz? Ja bym to na daleko rozwaliła i ten... I wywali go z tego. Ale czekaj, jeszcze spróbuję stąd. Ewela, widzę go chyba. O, ty! Miki miazgacz! To się dało otworzyć, ja w ogóle nie wiedziałem, że to tak działa. Dobra, lecimy Ewela na górę. Dawaj, wspinamy się tutaj. Idziesz za mną? Tak, ej, tutaj to jest bardzo ciężka miejscówka do chowanego, także jestem ciekawa, kto to wygra. Bardzo ciężka miejscówka, żeby właśnie, w sensie chodzi ci o ciężkość schowania, tak? Bo mamy tu. Też jest bardzo dużo osób, 70 osób, to też jest mega dużo. Pędzel. Tutaj nam ktoś biega dookoła i trzeba go tutaj... Co on tutaj? Uciekł nam, skubaniec! Dawaj go, Rafał. Ja nie wiedziałam, że coś takiego tutaj jest. To dzieje, kto jest? A to ja jakoś tak myślałem, że to może być właśnie on. Dawaj Ewela za mną. Ej, w ogóle tutaj ktoś do mnie strzelał, co dopiero. O co tu chodzi? Gdzie ten ziomek jest? Tutaj, Ewela, chodź za mną, tu na dół. I tak, siedzą tu... Ej, ja spadłem! Patrz, na ich tu jest... Co jest grane? Czekaj, którego? Tego może wyeliminujmy. Ty, no uciekł mi. Kolejny. Widzę, proszę nie uciekać. Ja wiem, że to jest mała miejscówka, ale proszę nie uciekać. Tu Ewela mamy następną osobę. Golczasek. Jeszcze jedna osoba tutaj. Leży. Mam tutaj... O, tutaj trzy osoby są. Bubr. Smuciaks. Jeszcze jedna tam uciekła. Weźmiemy go sobie. Będziemy z nim chodzić. Tutaj ktoś spadł na dół teraz, więc Ewela, chodź ze mną. Ej, naprawdę, żeby się tu gdzie... Ej, patrz, ile tu jest ludzi! Patrz, ile tu jest ludzi! Co tu się dzieje? Nie mogę trafić! Okej, następny... Ewela, no to jest 200 IQ miejscówka tutaj. No to zostaw go i mi nie pokazuj. Zobaczymy, czy go znajdę później. O, bom. Powiedzieć ci coś? Ja już ich dawno widziałam wcześniej. No to czemu nie mówiłaś w takim razie? Chciałam im dać szansę jeszcze. 45 osób, Ewela, kolejna osoba jest tutaj. I nie ma już tutaj nikogo. Ja tu mam swojego ziomka, zobacz. O nie, smuciak niestety padł. Ej, już się zaczyna robić coraz ciężej, bo już takie miejscówki. Mamy następną osobę, mamy Bartosza.
Zaczyna się robić już coraz ciężej, ale jeszcze słychać, jak tam ktoś chodzi. Zobacz na tego gościa. Gość sobie siedzi i po prostu ogląda. No, ale no, to już jego czas. SG Miko, chodźmy po kolejną osobę, bo kogoś tu dalej słychać. I ktoś jest, Ewela, na górze. I tak jest, mamy go dokładnie w tym miejscu. Także witamy. A wiesz, ja tam tego gościa słyszałam przed tymi telewizorami, ja go nie widziałam. Jakbyś mi nie powiedział, to ja bym się nie zauważyła, że on tutaj jest. I ja tutaj mam kolejną osobę. Ej, ale miejscówki niektórzy naprawdę mają dobre, z tego co zauważyłem. W sensie, jest tu się gdzie schować, naprawdę, jest tu się gdzie schować. Myślałem, że wiecie, wszyscy będą stali w jednym miejscu i tyle. Ewela, mam jeszcze coś lepszego. Patrz na górę. Dobra, ja się teraz uleczę, bo spadłam i złamałam nogę. Wow, ja też złamałem nogę, ale no już wyeliminuję tego ziomeczka po prostu. Panie kolego, co pan tam robi? W ogóle jak oni tam powychodzili? Tu mamy kolejnych. Tu się podnoszą, skubani! Co to za oszustwo? Ja jestem teraz na strzelnicy, bo jest ich naprawdę dużo tych gości teraz tu. Następny. Ja też tutaj mam anonimowego jakiegoś. Ile osób? Jeszcze 28 osób. Tutaj ktoś za samochodem. Te skiny są idealne na chowanego. I akurat na tą miejscówkę też są idealne. One są idealne na chowanego i są idealne na turnieje, więc ludzie właśnie nimi grają. Czy my jeszcze nie byliśmy w jakiejś miejscówce? O, jest tutaj gościu. Trafał, przebiegłeś koło niego. Ja miałem kolejną, wiesz? Następną osobę miałem i mam jeszcze jedną, Ewela. I znowu to jest bohaterka. Siem. O! Podmianka. Mam kolejnego gościa. Gdzieś tu spadł. Kotek! Miku, jakby nie wyszedł stąd, to by chyba to wygrał. Przechodzimy do kolejnej rundy, ale jeszcze okazuje się, że kogoś tutaj mam. Ja też, on stał tutaj na jakimś słupku takim. Ej, to była dobra miejscówka. Czy co, idziemy teraz do następnej rundy? No właśnie nie wiem, czy szukamy nadal tutaj? Może szukajmy, ja mam apteki. Dobra, to szukamy nadal tutaj. Szukamy nadal tutaj, proszę się cofnąć. Dajemy wam chwilę. Ale może być problem, wiecie, z czym, że oni mogą nie mieć leczenia. No nie, w sensie oni mogą poginąć od strefy. Czy nie moglibyśmy w tej strefie tutaj zostać? Proszę się wszyscy cofnąć, jak ktoś stąd poszedł. I ktoś w ogóle sobie tu czołgiem jedzie, Ewela, uważaj. Nie. Bo ktoś tutaj chce chyba nam strolować odcinek. Ej, tutaj mega utrudnia to, że tu nie widać nic prawie, nie? No totalnie, w tej strefie w ogóle teraz nic nie widać. Mamy 19 osób jeszcze do znalezienia. Masz jakieś leczenie? Mam apteczki, Ewela, w razie czego. Ktoś tutaj biega. Tak, wybieg teraz. Schował się. Wow, ale się przestraszyłem, ty. Ty, Ewela, on zbiegł gdzieś na dół. Ja nic nie widzę. Następna osoba gdzieś jest tutaj na dole. Okej, mamy następną apteczkę. Ej, naprawdę nic nie widać, to bez żartów. Czy my to przegramy? Nie, jeszcze sobie ten złamałam nogę i nie, ja chyba padnę. Ewela, mam tu gościa. Czy ja zdążę się uleczyć? Myślę, że nie. W ostatniej sekundzie. Dobra, zostało 12 osób. Tylko właśnie boję się, że oni rzeczywiście poszli do strefy. Zobaczymy, czy ktoś tutaj jeszcze jest. Zrobimy w ten sposób, że ostatnia osoba przed naszym zginięciem w tej strefie wygra. Tu jest kolejny ziomek. Okej. Ja padłam. No nic, ja jeszcze szukam. Tu naprawdę nie ma dużo opcji na schowanie. I teraz pytanie, czy ktoś tutaj jeszcze jest. Zobaczymy na powtórce za chwilę, kto tutaj był ostatni. Tu nie ma nikogo. Zejdźmy sobie niżej pod schody tutaj też. No oni powinni się... Ale zobacz, ile osób się wyłożyło od strefy. Mówisz, że zwiali, że się bali? Jest tu ktoś. Pod spodem może, pod tym. Ktoś tu jest, tylko pytanie, gdzie? To jest chyba jeden z cięższych chowanych, nie? Pod względem schowania, nie? Jest tu ktoś. Jest tu ktoś na tym. No, wyłożył się właśnie. Siema. Ale co on chciał zrobić? Chować się w namiocie. Bestia Morlinek. Pozdrawiamy Bestię Morlinek. Okazuje się, że ostatnią osobą, która była tutaj i jest Bestia Morlinek, ale ktoś tu chyba jeszcze przyszedł później. Nie, to był Bestia, także Bestia wygrywa dzisiejszy odcinek.